Wow, jaki fajny zdalnie sterowany samochód. Ja też chętnie bym się nim pobawiła. Ja najpierw. Jest takie fascynujące, nie mogę się oderwać. Chcę spróbować. Jest naprawdę fajne, miałaś rację, Bella. Zobacz, jak szybko jeździ. Oddaj mi to, ja bawiłam się pierwsza. Swoją drogą, jestem w tym dużo lepsza. Spójrz. Do przodu, do tyłu. Super. Chyba zepsułam guzik. Co za pech. Boję się, że Justin się wkurzy. Ups. Jak mogłaś? Teraz naprawdę będziemy miały kłopoty. Akurat tu idzie. Słyszałem dziwne odgłosy. Co tu się stało? Justin, nie gniewaj się. Naprawimy to. Chyba żartujecie. Teraz jest już za późno. Będziecie musiały za to odpowiedzieć. Wędrujcie do pudełka. Musicie zostać ukarane. A tak, prawie zapomniałem. Trzeba was zakuć w kajdanki. Tak jest lepiej. Z nimi nie będziecie w stanie niczego zepsuć. Wypuść nas, już nie będziemy. Gdzie ty nas wsadziłeś? Co to jest? Boję się zamkniętych pomieszczeń. Mam fobię. Uspokójcie się. Teraz będziemy grać według moich zasad. Musicie zdecydować, która zaczyna. Bella, Susie, Bella... O, dobra. Dokonano wyboru. Poszczęściło ci się. Muszę wybrać przycisk. Z Justinem lepiej się nie kłócić. Tak trudno zdecydować. Niech będzie ten niebieski. Albo nie, czerwony. Tak jak moje włosy. Dobra robota, Bella. Bardzo odważny wybór. Gratuluję. Dostajesz wielką paczkę Cheetosów. Mam nadzieję, że lubisz ostre, bo dokładnie takie one są. Smacznego. Zaczynaj. Wow, to wygląda jak Cheetosy. Świetnie, uwielbiam je. W takim razie zdecydowanie masz szczęście. Czas też przekąsić. Te dziwne zabawy tak mnie wyczerpały, że jestem naprawdę głodna. Wspaniale, pyszności. Niezły początek. Potrzebuję więcej Cheetosów. Jak mogłem zapomnieć? Chwileczkę. Cheetosy to najlepsza przekąska na świecie. Jestem gotowa zjeść je do ostatniego okruszka. Dzięki, Justin. Co za dziwne uczucie. Czuję, że w środku płonę. O nie! Zaraz eksploduję! Pomocy, ratunku! Niech ktoś da mi trochę wody! Chyba się spóźniłem z tym sosem. Mogłem go od razu podać. Nie szkodzi. Myślę, że teraz też się przyda. Bella, to ci pomoże. Chłodny sos z pewnością ugasi ogień. O, coś czuję. Fajnie, kontynuuj, Justin. To takie miłe uczucie. Chyba płomienie zgasły. Super, mówiłem ci, że to ci pomoże. Ekstra, dzięki. Czuję się o wiele lepiej. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Może jeszcze coś przekąszę? Myślę, że Cheetosy z sosem nie będą tak ostre jak wcześniej. Pyszności. Mam nadzieję, że znowu nie zapłonę jak zapałka. Czub mi w tym pomoże. Szkoda, że Justin go od razu nie wlał. Dobra, z Bellą załatwione. Susie, twoja kolej. Dokonałaś wyboru? Ej, dlaczego nic nie mówisz? Nie krzycz tak. To mnie przeraża. Już się zdecydowałam. Niech to będzie żółty przycisk. Co tam jest? Pospiesz się i pokaż. Nietypowy wybór. Jestem zaskoczony. Cóż, ale nie mogę się sobą kłócić. Skoro chcesz, to muszę ci dać te wszystkie surowe jajka. Nie, Justin. Wybrałam zły przycisk. Przestań, proszę. To tak bardzo boli. Będę miała śniaki. Dobra, już po wszystkim. O, widzę, że niektóre jajka pękły i się ubrudziłaś. To obrzydliwe. Natychmiast potrzebuję prysznica. Fuj. To czekanie mnie wykańcza. Cierpliwości. Jeszcze troszkę, Justin. Już prawie się zdecydowałam. Ojej, jaki niezwykły guzik. Jestem pewna, że kryje się za nim coś wyjątkowego. Bella, dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Przycisk Halloween zdecydowanie kryje w sobie coś wyjątkowego i bardzo upiornego. No to podkręćmy troszkę atmosferę grozy. Musicie się zgodzić, że kostium wampira wygląda na mnie doskonale. Co tam się dzieje? Skąd się biorą te dziwne odgłosy? Justin, gdzie jesteś? O, mamo, to wampir! Pomocy, on wypije moją krew! Nie sądziłem, że masz aż tak słabe nerwy, Bella. A niespodzianki dopiero się zaczynają. Proponuję się uspokoić, bo czeka cię coś fajnego.
Mam tu całą torbę przerażających, ale pysznych słodyczy. Jestem pewny, że je pokochasz. Łap! Teraz to wszystko jest twoje. Co tam jest? Aż się boję na to patrzeć. Uspokój się. Otwórz szeroko oczy i się zrelaksuj. Jak dużo słodyczy. Co to jest? Oko? Wygląda przerażająco. Ale pachnie przepysznie. Rozumiem, to musi być żelek. Tak, jaki miękki i słodki, z dużą ilością nadzienia w środku. Dobrze, że mam to, co słodkie, a nie to, co obrzydliwe. Dokonałam właściwego wyboru. Justin, dzięki za smakołyki. Ojej, lizak, super. Nie wiem, od czego zacząć. Wszystko jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Widzisz, niepotrzebnie się bałaś. Masz rację, muszę być odważniejsza. Chcę wybrać ten sam guzik, co Bella. Oto on. Justin, słyszysz to? Nacisnęłam. Daj mi moje słodycze, szybko. To nie jest takie proste, Suzy. Mam dla ciebie inną niespodziankę. Nie jestem pewien, czy ci się spodoba, ale wyboru już dokonałaś. Z ciekawością zobaczę, jak na to zareagujesz. Zacznijmy od obrzydliwej zielonej flegmy. Dopiero ją przygotowałem. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak słodycze. Fu, to obrzydliwe. Przestań, nie podoba mi się to. Chciałam to, co miała Bella. Dla każdego jest coś innego, Suzy. Swoją drogą to nie wszystko. Niespodzianki dopiero się zaczynają. Teraz dodamy pająki i karaluchy. Nie wyobrażam sobie bez nich Halloween. Suzy, łap! Co za masakra, ja się boję owadów. Justin, przestań się nade mną znęcać. Dobra, już dość tych owadów. Mam tu coś jeszcze. Śmierdzące ośmiorniczki. Może one ci się spodobają. Sprawdźmy, po co zgadywać. Częstuj się, Suzy. Kiedy to się wreszcie skończy? Co mnie jeszcze czeka? Śmiorniczek też nie lubię. Myślę, że jesteś po prostu bardzo wybredna. Może polubisz czosnek? Chociaż muszę być szczery, że sam za nim nie przepadam. Trzeba się go szybko pozbyć. Jeszcze mi tylko czosnku tu brakowało. Uff, aż się spociłem. O nie, czosnek dostał się do moich ust. Jest taki ostry i gorzki. Teraz mój oddech będzie naprawdę paskudny. Dajcie mi pastę do zębów i szczoteczkę. Niestety nie tym razem. Poznaj się z naszą uroczą dynią. Jest taka słodka, prawda? Suzy, no dalej, wstawaj szybko. Co to jest? Masz coś dla mnie? To jakiś koszmar. Głowa? Zabierz ją natychmiast. Co ja czuję? To czosnek. Nienawidzę go. Niedobrze mi od tego zapachu. Ojej, chyba trafiłam w jego słabe miejsce. Moja głowa, nic nie widzę. Głupi czosnek. Muszę to jakoś zdjąć. Och. Cześć, Justin, tęskniłeś za mną? Oto jestem. Spadaj stąd, cuchniesz czosnkiem. W końcu sobie poszedł. Dlaczego tu jest tak dużo przycisków? Zawsze jest mi ciężko wybrać. Chyba tym razem wcisnę błękitny. To piękny kolor. Nic się nie dzieje, dziwne. Nacisnę jeszcze raz. Słyszę cię, Suzy, słyszę. Bo zepsujesz ten guzik, przestań. Chyba nie możesz się doczekać dalszej zabawy, co? Cóż, no jestem do twoich usług. Ochłońmy troszeczkę za pomocą lodu. O nie, moje ręce przymarzły do wiadra. Jak zimno. Muszę je natychmiast rozgrzać. Głupi lód. Co to jest? Kostki lodu? Dokładnie, wszystkie dla ciebie. Ale one są takie zimne. Zamarznę tu. Ale ja się ogrzeję. Moja głowa, kto mnie uderzył? Widzę ptaszki. Muszę się pozbierać. Chyba Bella oberwała. Och, niezręcznie wyszło. Mam nadzieję, że szybko jej przejdzie. Muszę wyjść na górę, żeby się rozgrzać. Jak tu miło. Tylko moje stopy wciąż marzną. Suzy, to ze mną nie przejdzie. Wracaj na swoje miejsce. W przeciwnym razie dam ci popalić. I tak nie zrobię tego, co chcesz. Zrobisz, bo cię zmuszę. Co tam się dzieje? Co to za kłótnie? Muszę natychmiast nacisnąć przycisk i odwrócić uwagę Justina.
Rób, co chcesz, Suzy. Ja idę do Belli. No i sobie idź. Wygrałam. Justin, podejdź bliżej, nie bój się. Wszystko w porządku. Widzę, że nacisnęłaś przycisk, więc muszę ci dać kolę. Ups, znowu uderzyłam ją prosto w głowę. Rzucę, Justin, podstawię wiadro. Świetnie mi idzie, kontynuuj. No dalej. Co wszystko? 10 puszek, tak jak powinno być. Dzięki. Mam nadzieję, że kola pomoże mi trochę dojść do siebie. Zobaczmy, ile jej jest. Co ty robisz, Bella? Na początek ustawiam puszki. To dziwne, jest tylko 9. A mówiłeś, że 10. Gdzie jest jeszcze jedna? To rzeczywiście dziwne. Nie martw się, zajmę się tym. Ty idź, a ja nie będę traciła czasu i wypiję to, co mam. Muszę otworzyć wszystkie puszki coli i wlać ich zawartość do wiadra. Będę udawała, że to ogromna szklanka. Okej, wszystko idzie zgodnie z planem. Już prawie skończyłam, niewiele zostało. Kolejna puszka i kolejna, super! Udało mi się, mam pełne wiadro. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jestem pewna, że będzie smakować wyśmienicie. O, Suzy miała chyba trochę lodu. Przyda mi się. Cześć, Suzy! Cześć, Bella! Dobrze cię widzieć. Potrzebujesz trochę lodu? Zaraz ci dam. To wiadro jest takie ciężkie, ledwo je podniosłam. Rzuć tu lód, Suzy! Już się robi. Muszę go tylko dosięgnąć. Mam kawałeczek łap. Rzucam. Fajnie, dobry rzut, Suzy. No dalej, zróbmy to jeszcze raz. Dobra, rzucam łap. Mam mnóstwo lodu. Chyba ci wystarczy, co? Myślę, że tak, jest okej. Udało nam się, Suzy. Czas w końcu skosztować mojego napoju. Ale najpierw odniosę go do pudełka. Tak jest lepiej. Jaki wspaniały plan wymyśliłam. Mam nadzieję, że to wszystko nie było na darmo i że kola smakuje dobrze. O tak, świetnie, bardzo orzeźwiająca. Nie sądziłam, że mogę tyle wypić. To było pyszne. Oj, chyba przesadziłam. Czuję gaz w żołądku. Jestem! Bella, to twoja kola. Co tu się dzieje? Unosi mnie powietrze, pomóżcie mi! Ledwo stoję na nogach. Ojej, sorry, Justin, nie mogłam się powstrzymać. Bella! Bierzcie kartki. O, 100, hurra! Co? Tylko jeden? Kurczę. 10, fajnie. Gra rozpoczyna się od ulubionych przez wszystkich burgerów. Niesamowite. Ja zaczynam. Spójrzcie na tego ogromnego burgera. Muszę go trochę zmniejszyć. No to zaczynamy. A? Co? Czegoś tu brakuje. Gdzie jest kotlet? Jeszcze jeden kotlet? To będzie obłędnie pyszne. Emma, myślę, że Austin go ukradł. Co? Oddaj to złodzieju. Tylko mnie nie bij. I bez twojego kotleta jest pyszne. Mój burger też jest niesamowity. Mia, teraz ty. No nareszcie. Trzymajcie się. Nigdy nie widziałam takiego apetytu. Uważaj, żebyś nie pękła. Jestem pełna. Już więcej nie zmieszczę. Chcecie? Oczywiście! Znowu karty. Kto będzie miał 100 warstw Nutelli? Ja mam jedną, ale mnie to nie smuci. Ja mam 10. Wspaniale. A ja mam 100. Super! Ja zacznę. U mnie będzie tradycyjnie. Nutella na chlebie. To jest bardzo pyszne. Kurczę, spadło. W dodatku Nutellą w dół. Przykro nam. Jak to możliwe? Dobra, nie przejmuję się tym. Było warto. Teraz ja. Ja też zjem z chlebem. Co? Połamał się? Daj mi nóż. Ostrożnie z tym nożem, nie skalecz się. Co? Nóż utknął? Złamał się.
Jak to możliwe? Czas na środek ostateczny. Łopatę. Nawet się nie mieści. I łopata też? Kurczę. Pokażę ci, jak to się robi. Bierzesz chleb i... Co jest? Dlaczego on się rozpada? Nie szkodzi. Pokażę wam, jak to zrobić. Nie wylej tego na siebie. O nie, teraz jestem cała w czekoladzie. Ostrzegali cię! Przed wami pizza i musicie zdecydować, kto ile zje. Wyciągajcie kartki. 10, ale ja chcę 100. 100 najwięcej ze wszystkich. Jeden znowu? Nie fair. No dobra, zaczynam. To jest takie dobre, ale tak mało. Nie potrzebuję tego placka. A ja zjem to wszystko, bo jest zbyt pyszne. Co za uczta? Boże, nie mogę przestać. Jakie to apetyczne. Jestem jak prawdziwy Włoch. Ciao. Mamma mia, italiano pizza. Co to za obcokrajowiec? Truskawki. Idealne na przekąskę. Zwłaszcza, gdy jest ich 100. 10 też nie jest źle. A mnie i jedna wystarczy. A? Taka dojrzała i soczysta. Moja ulubiona. Ale tak mało. A ja mam ich dużo. Jest też bita śmietana. O tak. A? Mija, jesteś damą, ostrożniej. Wow, co za apetyt. A ja mam pomysł. Blender mi pomoże. Czemu na to nie wpadłyśmy? Truskawki plus mleko równa się niesamowity koktajl. To będzie rewelacyjne. A do tego tak ładnie pachnie. To jakaś bajka. No próbuj w końcu, ja też jestem ciekawa. Próbuję? Dokładnie. Pomóżmy mu wypić. Dobra. A, jestem cały w truskawkowym koktajlu. Widzimy. Emma, przestań gadać. Mija, rozdaj karty. Jeden? Ale tu jest cała paczka cukierków. 100? Ale gdzie są moje M&M'sy? A mnie się wszystko podoba. 10 sztuk. No dobra. Przejdźmy do posiłku. Co? Jeden cukierek? Oszuści. Trudno, przynajmniej jest smaczny. Zacznę od czerwonego. Co? Nowa fryzura? Jak fajnie! A teraz niebieski. I znowu nowe włosy. Uwielbiam te słodycze. Wow! A może zjem wszystkie naraz? Kurczę, gdzie są moje włosy? Oh, man. A gdzie są moje cukierki? O, tu są! Patrzcie, ile ich jest! Chodźmy nurkować! Awesome. Łap mnie, już idę! Ej, Mija, patrz! Teraz wyglądamy jak dwa cukierki. Jak dwa duże M&M'sy. Nadchodzę! Moje ulubione cukierki! Austin, rozdaj karty. Tylko bez podglądania. Komu ją dać? Pokazujcie. Czeka was cola. Mam 10. I butelkę coli. Super. A ja mam tylko jedną puszkę coli. A ja mam 100. Spójrzcie na tę butelkę coli. Można się w niej kąpać. Ja zacznę. Kola jest dobra jak zawsze. I szybko się kończy. Ja mam więcej. Moja też jest pyszna. Macie więcej? No to może trochę mentosów by nie zaszkodziło. Nie, nie
rób tego, to zbyt duże przegięcie. No dobra. Uff, opiłam się. Pokażę wam, kto tu naprawdę ma ogromną kolę. Gotowi? Przechwalasz się, prawda? A ja wciąż mam mentosy. Czas na mały żarcik. Ojej! A! Teraz jestem cały lepki i mokry! I pyszny! To nie jest czas na taniec, czas na karty. Teraz będą gumy. Jedna, ale nie szkodzi, cieszę się. 100, ja też się cieszę. Złoty środek, czyli 10. To nie jest zbyt wiele gum, prawda? Okej. Jednak... Też o tym myślisz? Walony. Jest mały, ale i tak całkiem niezły. Patrz i ucz się. Moja gumowa wstążka pokaże ci, jak to się robi. To moja ulubiona guma. Balony z niej są świetne. Wow. A jak twój balonik poradzi sobie z igłą? Dlaczego? Balon był już taki fajny. Teraz jestem sama w gumie. Właśnie, ja przecież też mam gumę. Zobaczcie, jak robi to mistrz. Wszyscy jesteście tu mistrzami. Widzieliście to? Widzieliście? Jaki ogromny. Oj, chyba lecę. Stój, bo polecisz prosto do nieba. Na razie. Patrzcie, ja latam. A teraz czekają na was chipsy. Mia 100, Emma 1, Austin 10. Okej. Wow, jak dużo chipsów. Jestem w szoku. Cała paczka. Uwielbiam chipsy. Co? Jedna sztuka? Kolejna niesprawiedliwość. Jest pyszny, ale znowu za mało. Na pewno się nie najadłam. Jak tu dużo chipsów. Mam pomysł. Zbuduję wieżę. Tak wysoką, że nawet nie będziecie mnie widzieć. Fajnie. I pysznie, powodzenia. Tak wysokiej wieży jeszcze nie widzieliście. Uważaj, jesteś już w murach. Będzie super. No dobra, zaczynam jeść. Mia, czy mogłabyś rzucić tu jednego chipsa? Proszę. Nie, nie przeszkadzaj mi. Nie? No to masz. Wszystko mnie boli. Ups. Jaka ty jesteś? Przepraszam. Nadal masz chipsy. Ha, wyglądasz jak kaczka. Rzeczywiście to wygląda jak dziób. Na koniec czeka was niespodzianka. Weźcie karty. Ja mam 100. A, brokuły. Uwielbiam brokuły. W dodatku jest ich tak dużo. O nie! Są takie zdrowe i takie smaczne! Co? Jak możesz to jeść? Fu! Nic nie rozumiecie, to jest pyszne! Nie chcę! A musisz! Fu, ohyda! Jak to śmierdzi! Jakie to dobre! Co? Słyszę płacz? Nie chcę tego jeść! Moja słodka, chodź, nakarmię cię! Spójrz, leci samolot prosto do buzi! Ble, fu. Jak tu nudno! Może zrobimy coś ciekawszego? O czym ty mówisz? Rysowanie jest bardzo interesujące! A dziś nauczę was rysować. Ha? Wasza przesyłka. Ojej, jakie wielkie pudło. Dziękuję za zamówienie. Wow, czy ktoś wie, co jest w środku? Ja nie wiem. My też nie wiemy.
Po co zgadywać? Zobaczmy, co tam jest. Wow, dziewczyny, spójrzcie na ten tort. Jest ogromny i na pewno pyszny. Wiem, zapomniałam. To mój tort, zamówiłam go. Przestań kłamać, to moje ciasto. Daj mi je. Nie, to nie jest twoje, to moje. Dziewczyny, zrozumcie, ten tort i tak trafi do mnie. Dziewczyny, przestańcie. Walka jest bez sensu. Mam inny pomysł. Smakołyk dostanie ta, która najładniej go narysuje. To będzie sprawiedliwe. Przygotowałem już pędzle specjalnie dla was. Jesteście gotowe? No to zaczynamy. Gdzie my jesteśmy? Widzicie tę czekoladową fontannę? Na pewno chcecie ją dostać. No, przypuśćmy, że tak. No to szybko otwierajcie farby, które leżą tuż przed wami. Widzimy, widzimy. To prawdziwa paleta do malowania. Wygląda bardzo fajnie. No, o tym właśnie mówię. Zapowiada się bardzo fajnie. Najważniejsze, żeby pięknie namalować. Jeśli jesteście gotowe, to zaczynamy. Hurra! Czekoladowa fontanna jest moja. Zobaczymy. Zostaje tylko znaleźć brązowy kolor. Chyba go tu nie mam. A czym malują dziewczyny? To nie fair. Dlaczego one mają brązową farbę, a ja nie? Lola chyba nie będzie miała nic przeciwko. Będzie! Zabieraj ręce! Kurczę, no to co mam robić? Wiem. Komu potrzebne są te wasze farby? Nie ma nic lepszego niż malowanie czekoladowej fontanny samą czekoladą. Mam odpowiedni kubek. To wszystko. Teraz mam już na pewno wygraną w kieszeni. Najważniejsze, żeby ładnie wszystko narysować. Ale ta czekolada tak pięknie pachnie. Mam ochotę ją wypić. Jest taka dobra. Spróbuję. Jakie pyszne. Byłoby idealnie, gdybym dostała całą fontannę. Tak się najem tej czekolady. Czy ja wszystko wypiłam? O nie. Całkiem mnie poniosło. Czym mam teraz rysować? Może wystarczy mi czekolada, którą mam. To tam marudzi i przeszkadza mi rysować. To nie ja. Ja grzecznie maluję. Jestem w tym całkiem dobra. Jakie to będzie pyszne, gdy dostanę w swoje ręce całą tę czekoladę. Zjem ją bez zastanowienia. Mogę zrobić sobie czekoladowy raj. Dobrze, że mam talent artystyczny. Kurczę, twój rysunek jest naprawdę niezły i to mi się nie podoba. Muszę coś zrobić. Chcę wygrać tę czekoladę. Dobra, nikt mnie teraz nie powstrzyma. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Zobaczmy, co narysowałyście. Ej, kto pociął moją pracę? Kto to zrobił? To nie ja. Ja? Nie. W ogóle nie wiem, o co ci chodzi. Uważaj, bo ci wierzę. Co to za czekoladowy bohomas? Nie, Suzy, to się nie nadaje. Gloria, czy ty w ogóle potrafisz rysować? Nie widać tego po mojej wspaniałej pracy? Nie. A oto i nasz zwycięzca, czyli Lola. Ja? Naprawdę? Hurra, ale ekstra. Chodź do mnie po czekoladę. Wiedziałam, że wygram. To było oczywiste. Rozumiesz, Gloria? Przechwalasz się? No to masz. O nie! Jedna fontanna! Oj, to musiało boleć. Oczywiście, że boli. Poza tym jestem teraz cała w czekoladzie. To straszne. Wyglądasz, jakbyś była w czymś innym. Wow, co za niezwykłe markery. Jest ich cała masa, wyglądają fajnie. Przygotowałem je specjalnie dla was, a waszą nagrodą jest nowy iPhone. Aby go zdobyć, trzeba go bardzo ładnie narysować. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Powodzenia! Czas start! No to jedziemy. Jaki wybrać marker? Chyba nie potrafię ładnie narysować iPhone'a. Ale co jeśli trochę oszukam? Wszyscy i tak są zajęci, nikt nawet nie zwróci na mnie uwagi. Jedyne co zrobię, to wezmę sobie pudełko od tego iPhone'a. W
Właśnie na nim jest jego zdjęcie, więc je po prostu wytnę i nakleję na papier. Wow! To przecież też rysunek. W dodatku naprawdę ładny. Gotowe. Mnie chyba też całkiem nieźle idzie. Najważniejsze, że wygląda bardzo podobnie do iPhone'a. Ojej, w porównaniu z rysunkiem Glory mój to jakiś bohomas. Naprawdę, to nie wypał. W ogóle nie umiesz rysować. Nie to, co ja. Myślę, że w tej rundzie jestem najlepsza. Pozostało mi tylko dokończyć kilka drobnych szczegółów. Tak, to piękny iPhone. Dziewczyny, coś mi mówi, że wasz czas się kończy. Więc szybko pokażcie mi, co narysowałyście. O, Suzy, to wygląda bardzo podobnie. Dziękuję, starałam się. Ups. Co to jest? Oszukałaś nas? Tak, jak mogłaś. Co to za bazgroły, Lola? To okropne. Wow, ale rysunek Glory jest przeuroczy. Gratulacje, Gloria. iPhone jest twój. Hurra, hurra! Marzyłam o nowym telefonie. Mój się bardzo zestarzał. Dziewczyny, patrzcie, iPhone jest mój, a nie wasz. W dodatku jest złoty. Ej, co się stało z moim palcem? Czemu jest w czekoladzie? Czyżby? Ha? Zgadza się. To nie jest byle jaki iPhone. To czekolada. Ale ekstra. Nie dość, że fajne, to jeszcze pyszne. To może podzielisz się z nami? Nie, poradzę sobie bez was. Poza tym, to jest zbyt smaczne, by się dzielić. Tak? Myślałam, że prawdziwi przyjaciele zawsze powinni się dzielić. Muszę dać ci nauczkę. I nawet wiem, jak to zrobić. No i jak ci teraz smakuje iPhone? Teraz to już tylko plama na rękach. Dlaczego to zrobiłaś? Chociaż, co za różnica. To wciąż ta sama czekolada. Tym razem waszą nagrodą jest ten ogromny, soczysty i bardzo smaczny burger. Spójrzcie, jaki jest piękny. Wygląda bardzo apetycznie. A co powiecie na jego aromat? Daj go tutaj. Jeszcze za wcześnie. Najpierw weźcie to, co leży przed wami. W środku znajduje się masa kredek, którymi możecie rysować. Ojej, spójrzcie, jaki duży wybór. Ile tu kolorów. O tym właśnie mówiłem. No to co? Czas start! Czyli zaczynamy rysowanie. Jestem naprawdę głodna. Dlatego na pewno przydałby mi się burger. Szczególnie ten. Wygląda tak dobrze i soczyście. Jest na pewno pyszny. Chciałabym go zjeść jak najszybciej. Te wszystkie warzywa. Bułkę, kotleta. Marzę, żeby spróbować chociaż kawałeczek. A ty co tak siedzisz? Obudź się! Bu, obudź się! Czemu mnie straszysz? Widziałaś, co się stało z twoim rysunkiem? O nie, jak to? Trzeba być ostrożniejszą. Tak jak ja. Patrz, mój rysunek jest taki ładny. Mój też. Staram się, bo bardzo chcę dostać burgera. Suzy ma paskudny rysunek. Ale Loli jest bardzo fajny. Powiedziałabym, że nawet za bardzo. Dzięki! Naprawdę długo się starałam. Widzę. O nie, co ja zrobiłam? Mój rysunek jest zniszczony. Wasz czas się skończył. Pokażcie pracę. Nie chciałam, żeby to było takie wilgotne. To jest całkiem mokre. Nie nadaje się. Wow, Lola, znowu mnie zadziwiasz. Dziękuję, starałam się jak mogłam. O, Glory, znowu bohomas. Zwycięzca jest oczywisty. I ten soczysty burger trafia do Loli. Pogratulujmy jej wszyscy. Daj mi mojego burgera. Zjem go sama i nie podzielę się z nikim. Nawet nie macie co marzyć. Co za prędkość. Jakbyś nigdy nie jadła burgera. Jestem po prostu bardzo głodna. Tak, a teraz jesteś też naprawdę bardzo gruba. Co?